które obostrzenia będą zniesione przed majówką? Szef MZ ujawnił plany zmiany w obostrzeniach. Minister zdrowia, decyzja prawdopodobnie w środę. Decyzje w sprawie nowych obostrzeń zostaną przedstawione prawdopodobnie w środę, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Dowiemy się, jak będzie wyglądał tydzień przed majówką. Jak poinformował szef resortu zdrowia, w maju może zostać przywrócona możliwość organizacji wesel z limitem gości. Szef Ministerstwa Zdrowia poinformował w Radiu Z, że w środę należy spodziewać się kontynuacji trendu spadkowego, jeśli chodzi o liczbę nowych zachorowań. Pod tym względem raczej nie będzie zaskoczeń, dodał. Pytany, czy znoszenie obostrzeń będzie miało wymiar regionalny, czy ogólnopolski, minister odpowiedział, że sprawa ta jest obecnie rozpatrywana. Zastrzegł jednocześnie, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Dziś i jutro będą trwały intensywne konsultacje. Wydaje się, że jednak pójście w kierunku regionalizacji jest taką naturalną ścieżką w tej chwili, bo jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku, gdzie jest największa w Polsce liczba zakażeń, do sytuacji na Podkarpaciu, gdzie jest najmniejsza, to są to dwa różne światy pod względem epidemicznym, ocenił Adam Niedzielski. Zapowiedział, że prawdopodobnie w środę zakomunikowana zostanie ostateczna wersja, co jeszcze ewentualnie zmieni się w tygodniu przed majówką. Technika małych kroczków. Minister podkreślił, że w szpitalach wciąż przebywa ponad 30 tysięcy osób, dlatego, jak mówił, pod względem obciążania infrastruktury szpitalnej, jesteśmy cały czas wysoko ponad poziomem drugiej fali. Jak dodał, w kwestii luzowania obostrzeń należy działać techniką małych kroczków. Jak wskazał, w pierwszej kolejności priorytetem jest przywrócenie edukacji, a więc powrót do szkół klas 1-3. Pytany, czy starsi uczniowie wrócą jeszcze przed końcem roku do szkół, odparł, że jest taka szansa. Będziemy robili wszystko i z panem ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem mamy taki plan, żeby cała edukacja została przywrócona jeszcze przed wakacjami, powiedział. Zapowiedział, że w dalszej kolejności odmrażanie będą usługi m.in. branża bauty, handel wielkopowierzchniowy, hotele, a na końcu restauracje i siłownie. Kiedy zniesienie maseczek? Niedzielski, pytany z kolei o zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, zaznaczył, że musi być mała częstotliwość występowania wirusa i można się tego spodziewać bliżej końca maja. Zdaniem szefa MZ większego luzowania obostrzeń należy spodziewać się bliżej przełomu maja i czerwca. Minister, pytany, kiedy zostaną wznowione zabiegi operacyjne, odpowiedział, że trzeba poczekać, aż fala zachorowań i hospitalizacji się zmniejszy. Planujemy, że po majówce będziemy chcieli wrócić do zabiegów planowych, powiedział Niedzielski. Zapowiedział, że w tej kwestii i po majówce zostanie przedstawionych kilka strategicznych decyzji. Co z weselami? Szefa resortu zdrowia zapytano również, od kiedy będzie można organizować wesela. W związku z trwającą pandemią w kraju obowiązuje zakaz spotkań, zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych w większej liczbie niż 5 osób. Myślę, że wesela będą wracały też tak stopniowo. Bardziej chodzi mi tutaj o kwestię limitu osób, które będą mogły uczestniczyć w takich przyjęciach. Pewnie gdzieś w okolicach 25 osób, od takiego limitu zaczniemy, odpowiedział Niedzielski. I, jak dodał, myśli, że wesela właśnie w takim limitowanym, ograniczonym zakresie, być może jeszcze nawet w maju będą przywrócone.